3 marca 2012 rok, miejscowość Krosnowice Pilcz. Tutaj łączą się dwie rzeki, Biała Lądecka wpada do Nysy Kłodzkiej. Oto koryto Białej Lądeckiej. Tuż przed ujściem do Nysy Kłodzkiej. Rozdziela taki klin ziemi, taki cypel. Tutaj się łączą te dwie rzeki, a tutaj Nysa Kłodzka. Dalej to już jest Nysa Kłodzka. W tej chwili pokazuję jeszcze Nysę i tutaj kieruję obiektyw w prawo na Pilcz, u góry budynki Pilcza i właśnie te dwie rzeki się tu łączą. Biała Lądecka wpada do Nysy Kłodzkiej. Może się oddalę, żeby to dokładnie pokazać. Jest trochę kłopot, bo są krzaki. No może teraz będzie lepiej widać. Tu pokazuję Nysę Kłodzką. O, a tutaj już Biała Lądecka. I w tym miejscu właśnie się te rzeki łączą. Tutaj Biała Lądecka wpada do Nysy Kłodzkiej. Kieruję obiektyw w lewo. Teraz właśnie jest koryto Nysy Kłodzkiej. Powyżej znajduje się Czerwona Góra. Fragment Czerwonej Góry. A tam w dali Nysa Kłodzka, która płynie prawie przez całe Krosnowice. Często tutaj, jak są gwałtowne opady deszczu czy inne jakieś zawirowania pogodowe, to tutaj dochodzi do zalewania tych części. Kiedy te dwie rzeki na raz wyleją, to jest wtedy bardzo ciężka sytuacja. Tak, i teraz kieruję z powrotem obiektyw na Białą Lądecką. Tu w rejonie Pilcze koryto Białej Lądeckiej zostało wyregulowane. Pogłębiona, no i wyłożona kamieniami. I jeszcze raz pokazuję, jak to wygląda. O, teraz będzie dokładnie widać. Po lewej mamy Nysę, po prawej Białą Lądecką i miejsce, gdzie się te dwie rzeki łączą. Później Nysa w dalszym ciągu płynie przez Kłodzko, Bardo i inne miejscowości. I jeszcze raz Pilcz.